Drugiego dnia naszego pobytu w Słowenii dotarliśmy do Szankowej do Macii. Jest to takie gospodarstwo, które obecnie też jest przekształcone na pensjonat i również działa tutaj kemping. Natomiast sama ta farma istnieje już od 500 lat. Pierwsze zabudowania powstały właśnie 500 lat temu. Któryś z budynków jest w ogóle wpisany na listę architektonicznego dziedzictwa Słowenii, więc jest to, że tak powiem, bardzo tutaj ważne miejsce na mapie kraju. Co więcej, jest to również miejsce, które spełnia szereg wymogów związanych z ekologią, ma odpowiednie certyfikaty i faktycznie bardzo się to tutaj o to dba. Na farmie oczywiście są zwierzaki, są m.in. kurki, wokół na łąkach pasą się krówki, owce, więc jest taka no, prawdziwa wiejska sielanka. Szankowa do Macia znajduje się w miejscowości Jezersko. Czy coś ta nazwa Wam mówi? Pewnie kojarzy Wam się z jeziorem i jest to bardzo słuszne skojarzenie, ponieważ do praktycznie końca XV wieku na tych terenach było jezioro. Ono później zniknęło i mniej więcej właśnie od XVI wieku tutaj zaczęła się rozrastać, powstawać miejscowość. Ona nie jest może jakaś gigantyczna, chociaż my tak naprawdę jesteśmy na jej obrzeżach w tym momencie, ale rzeczywiście tutaj widać po tym terenie, że tutaj faktycznie mogła być kiedyś woda. Teraz w Jezersku jest jedno małe jezioro. No, znajduje się kawałeczek w tamtą stronę. Natomiast no, dzięki temu, że prawdopodobnie tutaj kiedyś była woda, tutaj te tereny są po prostu teraz żywo zielone i jest po prostu no, bajkowo. Sami zresztą widzicie te pastwiska za moimi plecami. Tutaj przechodzi sporo stad owiec i krówek. Więc rzeczywiście sielankowo. No i plus oczywiście te wspaniałe szczyty Alp Kamnicko-Sawickich, które tutaj nad nami sobie górują. No robią, że tak powiem, fenomenalne wrażenie. A my za chwilę ruszamy na trekking. Jeszcze nie wiemy, na który szczyt. Mamy do wyboru dwa. Albo będzie to Wielka Baba, albo Goli Wyrch. Zobaczymy, jak nam się będzie szło, jak będziemy stali z czasem. Goli Wyrch jest trochę bliżej, Wielka Baba jest tu ciut dalej i ona jest też wyższa, no w końcu jak jest wielka, to musi być wysoka, nie? No, więc taki mamy plan, a Wam Jezersko i Szankową do Macije bardzo gorąco polecamy, ponieważ miejsce jest w 100% sielankowe, piękne i na pewno miło spędzicie tutaj czas. Jest 10:30 i wyruszamy na szlak. Jak widzicie, możemy tutaj jakby z parkingu, z tego właśnie startują szlaki, wyjść na Wielką Babę lub na Goli Wyrch. Jak już wspominałam wcześniej, jeszcze nie wiemy, na który z tych szczytów wejdziemy, ale na pewno będą piękne widoki, niezależnie od tego, jaki wybór, że tak powiem, padnie. Także wyruszamy do góry i zabieramy Was ze sobą. Jesteśmy obecnie na przełęczy, na której znajduje się granica między Słowenią a Austrią. No i teraz tak, jeśli byśmy poszli w prawo, o tam, to po pokonaniu 2 km i 200 metrów oraz przewyższenia oscylującego powyżej 500 metrów, doszlibyśmy na Wielką Babę. Tutaj tabliczka podaje, że czas przejścia to 2 godziny 15 minut. Jeśli natomiast skręcimy w lewo, to dojdziemy na Goli Wyrch i na Goli Wyrch mamy 45 minut. Doszliśmy do wniosku, że jednak nie mamy aż tak dużo czasu, żeby zdobyć babę, więc zdobędziemy Goli Wyrch. I zresztą pani z Szankowej do Maciej mówiła nam, że właśnie z Goli Wyrch są jedne z piękniejszych i bardziej rozległych widoków tutaj w okolicy, więc sprawdzimy, czy miała rację i wy razem z nami się o tym za chwilę przekonacie.
szczyt Goli Wyrch, tak jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, zdobyty 1787 metrów nad poziomem morza. No i możemy potwierdzić, że rzeczywiście rozciągają się stąd fenomenalne widoki, bo oprócz tego, że mamy widok oczywiście na najwyższe szczyty, to tutaj za moimi plecami, jak sobie wyjrzymy, to widać pięknie niemalże jak z lotu ptaka Jezersko. Widać Szymkową Domaczyję, w której nocowaliśmy, kawałek dalej Kościółek, a jak pojedziemy bardziej na lewo, to również zobaczymy jeziorko oraz drogę wiodącą tutaj przez dolinę w stronę parkingu, na którym zostawialiśmy samochód przed trekkingiem. Także rzeczywiście warto się wspiąć. Tutaj tylko taka drobna uwaga, że podejście od przełęczy na sam szczyt jest dosyć strome i po dużych opadach lub w trakcie opadów raczej odradzalibyśmy tamtędy wchodzić, bo jest dosyć stromo, jest ślisko, bo będzie błoto i jest bardzo, ale to bardzo dużo korzeni, które jak wiecie po deszczu bywają jak lodowisko. Więc to warto gdzieś tam mieć na względzie, ale poza tym nie jest to jakiś bardzo trudny czy długi szlak. Nam wejście tutaj od parkingu na szczyt zajęło jakąś godzinę 40, więc bez jakiejś tragedii. Jak widać, jesteśmy już z powrotem na parkingu, a zatem zeszliśmy już z Goli Wyrchu. Trasa jest bardzo przyjemna, zejście zajęło nam godzinkę, więc tak dosyć na lajcie. Polecamy Wam tę trasę, bo jest taka przyjemna wycieczka na 3, max 4 godzinki, żeby sobie wyjść na piękne widoki, podziwiać tutaj całą tę okolicę z góry. Generalnie nie ma na tej trasie żadnych większych trudności. Jedne, co wspominałam wcześniej, podejście już z przełęczy na sam szczyt po deszczu może być troszkę bardziej wymagające, ale tak poza tym trasa jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. A widoki z góry, jak sami widzieliście, były super. Jeśli chodzi zaś o porównanie dwóch szlaków, jakie zrobiliśmy tutaj w okolicy, czyli szlak na Goli Wyrch i szlak do czeskiej Kuczy, to ogólnie tak, szlak na Goli Wyrch jest generalnie przez większy czas poprowadzony po lesie, jedynie z przełęczy, no i oczywiście z samego szczytu macie widoki. I te widoki są naprawdę bardzo rozległe. Sam szlak jest raczej taki dosyć standardowy. Natomiast szlak do czeskiej Kuczy jest dużo bardziej ciekawy sam w sobie, jest dużo bardziej rozmaicony. Są stalowe liny momentami, są jakieś schodki drewniane, drabinki, plus na dużo dłuższym odcinku macie po prostu widoki, chociaż nie są one aż tak rozległe jak z Goli Wyrchu, no bo jednak z tyłu za plecami albo z boku macie te wysokie kamienne zbocza i poszarpane turnie, więc jakby wiadomo, one też trochę jakby ograniczają Waszą widoczność. Natomiast naszym zdaniem oba szlaki warto przejść, oba miejsca warto odhaczyć, bo są naprawdę godne uwagi i oferują naprawdę fajne doznania wizualne. Warto to wpaść na dłużej? Absolutnie. My mamy oczywiście jak zwykle za mało czasu, ale Jezersko może być taką super bazą wypadową dla kogoś, kto chciałby sobie tutaj całą tą okolicę pozwiedzać, czy to na rowerze, czy właśnie na piechotę, chodząc po górskich szlakach. Naprawdę jest tutaj co robić.